Cześć, witajcie. Dzisiaj pootwieramy sobie parę skrzyneczek na stronie CSGO Cases. Mam nadzieję, że jakieś fajne skinki wlecą. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CSGO? Sprawdź Cases.com. Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Odbierz darmowe pół dolara. Rewkord znajdziesz w opisie filmu CSGO Dobra, myślę, że sobie zaczniemy od jakiejś tańszej skrzyneczki na początku. I patrzę, że tutaj są dość nowe skrzynki. Ultra otwierałem już kiedyś, Supermana, Fade'a nie otwierałem. Na pewno sobie będziemy noże otwierać, ale to później. Zobaczymy. Myślę, że możemy najpierw zacząć od skrzynki śmierci. Co my mamy tutaj za skinki Hyperbista, Bloodsporta, Redlinea. Hmm. Zobaczmy. Co my tutaj dostaniemy. Red Astor CZ? -kę. No, niestety. Coś stronka nie daje, ale dajmy tej skrzynce jeszcze jedną szansę. Może i nawet kolejną bo jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Ciekawie, ale nadal na minus. No i w sumie to wyszliśmy na równo, powiedzmy. Te, co my tu mamy, trzy dyszki, nawet na plus, bo otworzyłem trzy razy. Mhm. Może tego nie, Hyperbista też już otwierałem, ale Asimowa jeszcze nie otwierałem. Bo to chyba jedna z tych nowszych skrzyneczek przeleciał Blood sport, ale P90 Asimow 16 euro, czyli też na plusik. A jak na plusik, to można sobie jeszcze jedną otworzyć. Bo czemu nie? i Bloodsport, pięknie, pięknie na minus, ale cóż, nie przejmujemy się takimi nowymi kwotami, płakać będę później. Tu, tu, tu. co my tu mamy, Fejdzik, ten Fejdzik to taki, hmm. zobaczmy, nie lubię tej skrzynki zbytnio, ale może akurat dzisiaj polubię. No. No. Może moja sympatia trochę do tej skrzynki wzrosła. Bo kiedyś to naprawdę ciężko było. Ale. Nie przejmuję się, bo są tu jeszcze inne skrzynki. Szczęśliwa dwójka. Jak szczęśliwa, to trzeba dwie na raz sobie otworzyć. Bo czemu nie? No. No, chyba będzie szczęśliwa, co? No, chyba, kurde, szczęście mi dopisało. Proszę państwa, Faktor New Butterfly, Tiger Tooth. 2,5 koła. I czy ja, czy ja, ja, no nic więcej w życiu nie potrzebuję, naprawdę. Wydać 23, a zarobić 2,5 koła. No, już się odcineczek zwrócił, przy państwa. Jakby co, to zapraszam na dół do opisu, tam są linki. Linki macie 77 centów na start, nie żeby co z moim kodzikiem, ale jeszcze tutaj rzeczywiście szczęśliwa skrzynka. Jeszcze mamy tutaj broń ale to są takie skrzyneczki CS-owe, a CS to skam, więc. więc zostańmy o świąt, święta już niedługo, to myślę, że będzie świątecznie. O, z grubej rury. I tak już zarobiony jestem. No. No to już stracony jest. Tajna, ta tajna w ogóle mnie dość tutaj zaciekawia, bo. 6 euro za skrzyneczkę, dość dużo skinów, ale takie. U, neonik. Taka przeciętna kwota zobaczmy 33 Co by tutaj jeszcze otworzyć. Złota diamentowa w tej samej cenie, co mamy w diamentowej. Du, du, du. Ciekawie, ale zobaczmy jeszcze tą złotą. Tutaj jest ciekawiej. Tylko, że tutaj mamy też. Hmm, dobra, ta mnie bardziej tutaj zachęciła. A walimy piątkę grubej rury. Ja się w tancu wiadomo. Elitarne same. Nic dobrego. Nic dobrego. Ten tutu Superman czy ultra. Ten Superman też ma fajne tak. No to jak Superman to myślę, że dwie jak otworzymy będzie git. Nie przekonała mnie ta skrzynka. Naprawdę to 10. Ale myślę, że... Jeszcze raz i będzie git, przekona mnie tym razem. Albo i nie do końca Korci. a w sumie czemu nie? Majorionik, no, cóż. Nie polecam, nie polecam tej skrzyneczki. Trzymać się z dala od Supermana. Ultra, Ultra, to kiedyś pamiętam, że dobrze, dobrze, tam fajne skinki leciały nawet. Mówię, trochę mnie nie było na tej stronie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Hyper Beast za 17. Nieciekawie. No, i dawaj, dawaj. Przeleć, no. No nie. A nie przekonały mnie te trzy siódemki. No to do trzech razy sztuka, bo czemu nie w sumie? No. No i nie ma. No cóż. Proszę Państwa. Myślę, że jeszcze otworzymy sobie to szczęśliwo, bo ona naprawdę była szczęśliwa. Trzy razy to będzie pięć otwartych w tym w tym tutaj openingu. <laughs> Może szczęście jeszcze dopisze, ale raczej nie. No cóż, bywa i tak, aczkolwiek, aczkolwiek mamy jeszcze coś takiego jak noże piękne noże. I to dość dużo noży. Ta skrzynka czasem nawet dawała Zobaczmy, co tym razem nam przyniesie. Mm, niestety. Albo istety. Tylko że ja, ja się tak łatwo nie poddaję. Tutaj na równo wyszliśmy, więc nic straconego. Otwórzmy sobie jeszcze raz. wybadamy tutaj do trzech razy. To widzę, że. Że tutaj ani, ani się zbytnio nie zwraca, ale też nie tracę na tej skrzyni. No i tu już chyba straciłem, wykrekałem, co? Ile to ze 120? 145. Hmm. Hmm. No to może na zakończenie odcinka sobie trzy otworzymy zobaczymy No niestety Niestety nie tym razem ale i tak nie jest źle Co prawda na tej straciłem ale tamta koska za 2,5 koła nadrabia Więc panowie i panie coś pięknego 3700 Wydane było mniej. Zobaczymy, jak to będzie. Ta koska na pewno. A w sumie można jeszcze na upgrade'a sobie wejść. Po czemu nie? Jak się ma takie rzeczy, to można wlecieć z którąś z tych kos. Myślę, że tą dodamy. Tą te wszystkie takie brzydkie, i róbmy coś mocniejszego. Może Bayonet autotronic? Albo jak już jest Butterfly Tiger Tut, to może Lora sobie Hansmana weźmie. Chociaż Hansman nie, nie podoba mi się aż tak. Ale co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy Bowie Marble Fate. On jest spoko. Podoba mi się. I teraz pytanie: na którą stronę? Walimy na prawo. To będzie prawa. Dobre. Proszę Państwa, czy może być lepiej? Ja się pytam. Ja po prostu... Ja nawet nie mam pytań. Od tego zacznijmy. To jest, to jest cudo po prostu. Jeszcze te trzy kostki możemy sobie upgrade'ować. Na co? Na co? 310 to myślę, że tak... Że tak sobie trochę grubiej polecimy. I weźmiemy... Może jakieś rękawice? Albo desert digel? Ale myślę, że to będzie prawa strona, więc zaryzykuję na lewo, bo czemu nie? No kurde. Ja nie mam pytań po prostu. Więc jeżeli wygrałem, no to. Myślę, że można jeszcze raz wlecieć. Po czemu nie? Ale dajmy sobie te USP, bo chyba nie mam jeszcze jednego. A mam jeszcze jednego. Dodajmy sobie po prostu <laughs>, trzy USP. Takie same. 166. I może jakieś rękawiczki. Będzie coś fajnego. Nie podobają mi się zbytnio. Ale, ale. O! da można wziąć Broken i myślę, że znowu będzie lewa, czy wziąć prawo. A spróbujmy na lewo. A co, tam? Nie, no. Zaraz pomyślał, że ja tutaj mam jakieś dropy podkręcone. Ja to muszę przegrać. Ja będę grał dalej, aż, aż przywalę. Myślę, że. Czekaj, wlecimy z tym, tą kostkę. No i co? No i dajmy jeszcze te dwie nowe. No nie? No, 211. co my tu? Naklejkę Wirtusów, bo to nasz team. I na prawą stronę tym razem. Jest przygrana. Widzicie? O to chodziło. I tym miłym akcentem kończę ten odcineczek. Do następnego. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam do linka w opisie. Trzymajcie się. Pa.